Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałem na przykładzie pokazać, jak nie należy dyskutować. A tym przykładem będzie fragment twitterowej wymiany zdań. Otóż dzisiaj, czyli 4 kwietnia 2020 roku, w czasie trwania pandemii koronawirusa, Marcin Wyrwał, dziennikarz Onetu, napisał na Twitterze: za chwilę ruszy fala depresji, załamań i gorzej. W tym czasie zakazuje się nam wstępu do lasu i zniechęca do uprawiania bezkontaktowych sportów, takich jak bieganie, rower, nordic walking, etc. Czy ktoś o tym pomyślał? Na ten tweet odpowiedziała pani Marzena Paczuska, członkini zarządu Telewizji Polskiej. Napisała, co następuje. Jakich depresji? Jakich załamań? Ludzie obozy, więzienia i nawet dwie wojny przeżyli. Trzeba chronić życie, zbierać siły na walkę z kryzysem, zachować pogodę ducha. A tu jakiś frustrat histeryzuje z powodu zakazu uprawiania sportów. Ktoś mógłby powiedzieć, no cóż, no, kolejna wojenka na Twitterze, taka jak ich wiele. Chciałbym jednak zająć się troszeczkę dłużej. Po pierwsze dlatego, że sytuacja dotyczy mnie osobiście, sytuacja, w której nie mogę biegać po swoim ulubionym lesie, ale po drugie i ważniejsze, dlatego, że na przykładzie wypowiedzi pani redaktor z telewizji można pokazać dwa bardzo często spotykane w dyskusjach błędy. Pierwszy błąd, a w zasadzie można powiedzieć brzydki chwyt erystyczny, to tak zwany atak ad personam. Przeczytajmy jeszcze raz tweet pana Marcina Wyrwała. Za chwilę ruszy fala depresji, załamań i gorzej. W tym czasie zakazuje się nam wstępu do lasu i zniechęca do uprawiania bezkontaktowych sportów, takich jak bieganie, rower, nordic walking. Czy ktoś o tym pomyślał? Czy widzicie tutaj Państwo jakąś frustrację? Czy jakieś ślady histerii tutaj są? Nie, to jest po prostu stwierdzenie faktów. Nazwanie przeciwnika frustratem i stwierdzenie, że histeryzuje, to tak zwany argument ad personam. Arthur Schopenhauer w książeczce Sztuka prowadzenia sporów, erystyka, opisuje ten chwyt erystyczny następująco. Jeżeli się spostrzega, że przeciwnik jest silniejszy i że w końcu nie będzie się miał racji, to atakuje się go w sposób osobisty, obraźliwy i grubiański. Polega to na tym, że porzuca się przedmiot sporu i zamiast tego atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek bądź sposób. Można by to nazwać argumentum ad personam. Pani Marzena Paczuska nie ogranicza się jednak do argumentu ad personam, używa jeszcze innego argumentu, niestety równie słabego. Drugi argument, użyty przez panią redaktor, opiera się na sposobie często używanym przez osoby, które chcą pokazać, że coś nie jest wcale takie złe, jakby się mogło wydawać. Osoba taka mówi, to co ty mówisz, to wcale nie jest takie straszne, to co ja ci powiem, to jest dopiero złe. W tym przypadku wygląda to tak. Depresje, załamania? Nie, to przecież nic strasznego. Ludzie obozy, więzienia przeżywali. To dopiero było straszne, to było groźne. A nie jakieś tam depresje czy załamania. To jest nic. Jeśli komuś argument pani redaktor wydaje się dobry i nie widzi w nim nic złego, to takiej osobie proponuję przeprowadzić następujący eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że ktoś porysował ci na parkingu samochód. Tak byś gwoździem przejechał po drzwiach. Idziesz tu na policję, zgłaszasz to, a policjant ci mówi: panie, co pan mi tutaj z takimi rzeczami wyjeżdżasz? Ludzie się mordują, gwałcą, zabijają, a pan mi tu jakimś gwoździu w samochodzie opowiada. Frustrat pan jesteś, jakiś histeryzujesz mi pan tutaj, spadaj pan. Jakbyście się poczuli w takiej sytuacji, co byście pomyśleli o policjancie i jego argumencie? No właśnie, to samo możecie teraz pomyśleć o argumencie pani redaktor. A teraz już tak na poważnie. Otóż to, że gdzieś dzieje się jakieś większe zło, wcale nie jest dobrą przesłanką, aby nie zajmować się innym złem, nawet na pozór dużo mniejszym. Także widzicie, nawet czytając twitterowe pyskówki, można coś sobie przemyśleć i czegoś się nauczyć. Postaram się takie krótkie lekcje wrzucać tutaj częściej, a zatem do zobaczenia i usłyszenia.